Jesteśmy z Radkiem Słodkiewiczem, tak naprawdę ikoną polskiej kulturystyki. Pierwsze pytanie, jakie chciałbym zadać, to jak? Jak osoba, która była na początku tego sportu w Polsce, do tej pory trzyma formę? Tak naprawdę, czy byłeś w sezonie, czy poza sezonem, czy teraz po prostu jesteś naprawdę w wybitnej formie? Jak to robisz? No przede wszystkim ja kocham to, co robię. Nie robię tego, że jak powiem, dlatego, żeby startować czy zdobywać medale, tylko dlatego, że mnie to bawi, mnie to cieszy i myślę, że dlatego tak długo w tym jestem i cały czas gdzieś tam trenuję i w miarę tą formę jakoś trzymam. Także wydaje mi się, że to jest przede wszystkim kluczem do takiego sukcesu, żeby to, co się robi, żeby to robić dla siebie, a nie dla jakichś tam laurów. Wtedy będzie wszystko okej. Powiedz mi, bo widzisz, jak to się rozwija na przestrzeni lat. Tak naprawdę ja startowałem na debiutach w 2013 roku. Było to na hali tak naprawdę i nie było takiego wielkiego splendoru wokół tego wszystkiego. Wchodziło maksymalnie z 200-300 osób. Widzowie, wiadomo, no, gdzieś siedzieli na trybunach rodzina i znajomi. Ty widzisz, jak to się rozwija z roku na rok. Powiedz, jak ci się to podoba tak naprawdę z tej strony twojej profesjonalisty? Znaczy wiecie, jak ja w ogóle zaczynałem trenować, jak ja pamiętam pierwsze debiuty, bo ja już startowałem, jak dopiero powstała idea debiutów, czyli tego pierwszego kroku dla kulturystów, to wyglądało zupełnie inaczej. To tam nawet te twoje to były super wielkie, wielka impreza. Natomiast teraz wiadomo, że to się wszystko rozwinęło, rozwija się coraz bardziej. Każda impreza jest, można powiedzieć, coraz lepsza, bardziej dopracowana. Fajne jest też to, że cała ta branża, że tak powiem, fitnessowa się mocno rozwija, że to nie chodzi tylko o kulturystów, ale ogólnie o wszystko, co się z tym łączy, czyli mamy i targi do tego, i dobre zawody, jakieś wykłady tutaj i tak dalej, także myślę, że jest super. Okay, a teraz kiedyś nie było żadnej wiedzy, teraz tak naprawdę tą wiedzę można czerpać garściami. A teraz abstrahując, bo załóżmy, prowadząc zawodników, zawodniczki, mając swoją ekipę, czy nie jest krzywdzące, teraz będę uderzał do bardziej młodych ludzi, do tego, jak wygląda prowadzenie na Instagramie. Chodzi mi o to, patrz, jest twój Instagram, który ma 38-40 tysięcy obserwujących, ja zakładam, że to nie jest dla ciebie priorytet i ty nie żyjesz tym i nie są to dla ciebie wartości płynące z tych lajków albo z osób obserwujących. Ale dla zawodników młodych, którzy startują, osiągają, robią jakieś sukcesy, są tam na scenie, robią tą pracę, która wymaga naprawdę morderczych wyrzeczeń, oni gdzieś się chcą pozycjonować, dla nich to jest jakaś tą wartość. Ty widzisz, jak to wygląda na przykład od strony Instagramu, gdzie ludzie nie są sportowcami, a robią jakieś głupie rzeczy albo zdobywają fame bez tych wartości, bez pracy, tak? Nie jest to skrzywdzące, nie warto było odizolować i powiedzieć o tym głośno, że na przykład jest grupa, która zasługuje na to, żeby być obserwowana jako sportowiec, jako osoba, jest grupa, która robi to dla lansu, nigdy nie doszła albo nie dojdzie do takiego poziomu, żeby wyjść na scenę, bo nie oszukujmy się, te ostatnie miesiąc czy dwa tygodnie to jest najbardziej mordercza praca. I chciałem powiedzieć, jak z twojego punktu widzenia, gdzie masz zawodników, zawodniczki, pokazują się, nie mogą zaistnieć i no to dla nich jest mocno rozczarowujące w porównaniu na przykład do dziewczyn, które potrafią pokazać za dużo więcej ciała i istnieją, tak? Na pewno ty się spotykasz z tymi relacjami. Znaczy powiem wam szczerze, że ja nie mam nic przeciwko, niech sobie każdy robi fame jak sobie chce, pod warunkiem, że to jest niekrzywdzące w stosunku do innych, czyli jeżeli ktoś robi jakiś tam, tak jak mówisz, fame na przykład na jakimś hejcie czy coś, to absolutnie jestem anty i uważam, że się powinno banować od samego, tak powiem, zarodka. Natomiast jeżeli ktoś robi nawet czasami troszeczkę głupie rzeczy, jeżeli się z tym dobrze czuje, to jego sprawa. Ja tam wcale nie uważam, że tylko się powinno pielęgnować osoby, nie wiem, kulturystów czy tam jakichś zawodników, ale jeżeli jest ktoś jakimś dobrym, nie wiem, motywatorem, ktoś ma coś mądrego do powiedzenia, a wcale nie startuje, ludziom się to podoba, to czemu ma nie istnieć? To oczywiście jak najbardziej też. Także ja tam nie mam nic do tego, że ktoś, kto, nie wiem, ma mniejsze tytuły na przykład niż ja, będzie miał większą rzeszę, że tak powiem, wyznawców. No, każdy jest, że tak powiem, ocenia siebie i tych ludzi, których ma dookoła, więc absolutnie ja wszystkim dobrze życzę, niech się rozwijają, niech mają z tego siano, bo teraz jest tak naprawdę czas na to, że tak naprawdę z tego fitnessu, z tej pasji można też żyć. Dzięki Instagramowi też na przykład wiadomo, że mamy możliwość, że tak powiem, gdzieś tam się pokazania, a przy okazji pokazania jakichś innych produktów, zareklamowania, więc wiadomo, że dzięki temu ci młodzi na przykład zawodnicy, czy nawet ci, którzy nie są do końca zawodnikami, ale gdzieś tam siedzą w tej branży, mają też jakiś dochód, więc myślę, że to jest jak najbardziej fajna sprawa. Ostatnie pytanie jest nurtujące. Czy Radek Słodkiewicz znajdzie się jeszcze na scenie w najbliższym czasie? Jest taki zamysł?
No zobaczymy, w tamtym roku to było takie zupełnie spontaniczne, no ale jak już sobie postanowiłem, że wyjdę, no to już mówię, do końca to pociągnę. Natomiast w tym roku zobaczymy, na razie tam leczę swoje kontuzje. Myślę, że gdzieś tak za miesiąc, półtora zacznę trenować tak na pełnych obrotach. No i gdzieś tam jakieś zamysły mam, także zobaczymy. Ale to dopiero na pewno na jesieni, nie na wiosnę. Świetnie, będziemy obserwować. Serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.